Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu przychodzę z denkiem i jest to dosyć spore denko, więc przechodzę od razu do rzeczy. Zaczniemy może od włosów. I pierwszą rzeczą jest tutaj szampon, masło kakaowe. On do moich włosów się nie sprawdził, ale bardzo świetnie domywał mi pędzle i był bardzo wydajny, więc polecam Wam i on kosztuje 5,29 w sklepach Ziaja. Kolejne są też dwa szampony z Head & Shoulders. Tym razem i ten jest 360 ml za 15 zł w Rossmanie, a ten za 11,99 250 ml. Świetne szampony, odświeżają, ładnie myją i dla osób, którym się włosy przetłuszczają i mają problemy z upierzem, jak najbardziej polecam. Ostatnią rzeczą do włosów jest odżywka w sprayu z Marion. Ja mam włosy, które się strasznie przetłuszczają, więc ten sposób aplikowania odżywki jest świetny i nie przetłuszcza tak moich włosów jak inne, więc polecam dla osób z podobnymi problemami. I ona kosztuje 5,95. Teraz przejdziemy do paznokci i są to żele z Ale Paznokcie, jak widzicie. I mam ich kilka, ale ja chyba trafiłam na takie straszne opakowania. Po prostu strasznie mi się wylewają. I tu Wam pokażę, że leżały z nimi mój bloczek. Tak wygląda. Rozlewają mi się okropnie, dlatego je musiałam wyrzucić. A na datę, jak patrzyłam, to są jeszcze dobre. Więc po prostu nie były jakoś drogie, ale szkoda mi ich było wyrzucić, no ale trudno. Więc pierwszy to jest 79 i jest to taki kolorek żółty, nie będę Wam pokazywać, bo mi się wszystko rozleje. I on kosztuje na stronie, już Wam mówię, 4,45. Teraz są wszystkie praktycznie w promocji, więc 4,45. Dalej mam tutaj może żel termiczny. I on jest taki ładny, już cała jestem w żelu, ładny niebieski i on kosztuje 7,45 za 5 ml. To jest takie opakowanie. Kolejny jest 02. I to jest właśnie ten, który mi się okropnie rozlał. I miał tak delikatnie po pojemniczkach, a ten cały praktycznie. I też 4,45. I 31, też 4,45. Kolejne już są większe pojemności. Nie, jeszcze jeden. Galaxy. Też cały. Tak wygląda, są dobrze zatkane. Więc super. On 7,45 za 5 ml. Kolejne dwa są już do Frenchu i są to White i French Naturel, 15 ml, też z firmy Ale Paznokcie i kosztuje 24 zł. Następnie to, co już idzie do wyrzucenia, to są moje bloczki. Pilniczek. I mój primer, który wygląda tak. Jest koszmarny. W ogóle na nim się nic nie trzyma, więc a na mojej płytce zaczęło się wszystko trzymać, ale jak go nałożę, to wszystko odpada. Dziwne, ale no niestety. I dalej mam kilka lakierów. Większość mam z Avonu, które już tutaj na dnie, nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale tutaj odrobinka została. Dosłownie gdzieś tyle. I one już po prostu zgęstniały, ale super są te żele. I naprawdę lakiery. I naprawdę dają ładny połysk i szybko wysychają. Tylko właśnie jedyny minus to jest to, że gdzieś odtąd tak mniej więcej od połowy zaczynają gęstnieć, więc są do wyrzucenia. Ale trudno, więc tu mam taki ładny różowy z drobinkami. Już pokazuję. Nie wiem, czy mi się wyostrzy. Coś nie chcę. Teraz przejdziemy do paznokci i są to żele z Ale Paznokcie, jak widzicie.
I mam ich kilka, ale ja chyba trafiłam na takie straszne opakowania. Po prostu strasznie mi się wylewają. I tu Wam pokażę, że leżały z nimi mój bloczek. Tak wygląda. Rozlewają mi się okropnie, dlatego je musiałam wyrzucić, a na datę, jak patrzyłam, to są jeszcze dobre, więc po prostu nie były jakoś drogie, ale szkoda mi ich było wyrzucić, no ale trudno. Więc pierwszy to jest 79 i jest to taki kolorek żółty, nie będę Wam pokazać, bo mi się wszystko rozleje. I on kosztuje na stronie, już Wam mówię, 4,45. Teraz są wszystkie praktycznie w promocji, więc 4,45. Dalej mam tutaj może żel termiczny. I on jest taki ładny, już cała jestem w żelu. Ładny niebieski i on kosztuje 7,45 za 5 ml. To jest takie opakowanie. Kolejny jest 02 i to jest właśnie ten, który mi się okropnie rozlał i nie tak delikatnie po pojemniczkach, a ten cały praktycznie i też 4,45 i 31, też 4,45. Kolejne już są większe pojemności, nie, jeszcze jeden Galaxy. Też cały tak wygląda, są dobrze zetkane, więc super. A on 7,45 za 5 ml. Kolejne dwa są już do Frenchu i są to White i French Natural 15 ml, też z firmy Ale Paznokcie i kosztuje 24 zł. Następnie to, co już idzie do wyrzucenia, to są moje bloczki, pilniczek i mój primer, który wygląda tak, jest koszmarny, w ogóle na nim się nic nie trzyma, więc a na mojej płytce zaczęło się wszystko trzymać, ale jak go nałożę, to wszystko odpada, dziwne, ale no niestety. I dalej mam kilka lakierów, większość mam z Avonu, które już tutaj na dnie, nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale tutaj odrobinka została, dosłownie gdzieś tyle i one już po prostu zgęstniały, ale super są te żele i naprawdę lakiery i naprawdę dają ładny połysk i szybko wysychają, tylko właśnie jedyny minus to jest to, że gdzieś odtąd tak mniej więcej od połowy zaczynają gęstnieć, więc są do wyrzucenia, ale trudno, więc tu mam taki ładny, różowy z drobinkami. Już pokazuję. Nie wiem, czy mi się wyostrzy, coś nie chcę. Kolejny z tej samej serii to jest taki czerwony, ładny. Na okres świąteczny, jak sam raz. I on jest nie taki, taka krwista czerwień, tylko z domieszką różu. I ostatni z tej serii jest moim ulubieńcem, znaczy się był. Jest to taki niebieski z odrobiną fioletu. Śliczny kolor. Bardzo Wam polecam, jeśli lubicie odcienie niebieskiego, to ten powinien się znaleźć w Waszej kolekcji. I następne już są z innej serii, to jest Color Attract, czyli to jest z magnesem kolekcja i to jest, on ma takie drobinki srebrne, też już tu mniej więcej zaczął gęstnieć, więc musiałam się z nim pożegnać, pomimo że noszę hybrydy, to czasami jednak używam tych lakierów zwykłych. Tu jest mój Skobo, który mi zgęstniał, a nie miałam go ani razu na paznokciach, więc tak, też bardzo ładny i te lakiery mają nazwy miast, więc tu jest Trójka Berlin, jeśli chcecie wiedzieć, i znajdziecie go w naturze w szafach Kobo. Dalej Golden Rose Fantastic Color
Jest to numer 125. To jest taki pomarańcz z odrobiną brązu. Trochę aparat przekłamuje ten kolor, bo wydaje się jaśniejszy, ale jest delikatnie ciemniejszy. I ostatni z lakierów jest to Safari. Ja go dostałam, ale wyrzuciłam, ani razu go nie miałam na paznokciach. Wyrzuciłam go, bo już skęsniał. Nie podobał mi się strasznie ten kolor, więc nie gościł u mnie na paznokciach. Teraz przejdziemy już do makijażu. Mam tutaj cztery rzeczy. Pierwszy to jest mój ulubieniec tusz z Vibo, Bum Bum Mascara. Nie wiem, czy ja Wam go pokazywałam. Jedną ręką nie dam rady. Już musiałam sobie pomóc otworzyć i on ma, zobaczcie, jaką wielką szczotkę. Oczywiście silikonowa. I naprawdę używam go codziennie, a starczy mi na bardzo długo. Polecam Wam, nie jest drogi, nie pamiętam dokładnie ceny, ale bardzo mi się dobrze sprawdzał. Kolejne rzeczy już są do ust. Tutaj już zmasakrowana strasznie moja szminka. Ona była taka złota z różem i z drobinkami. Matowa. Oczywiście. Z firmy Briconti ja ją dostałam, więc nie mówię Wam ceny, bo nie pamiętam niektórych produktów, więc musicie sobie sprawdzić. I tu mam dwa z trzech, bo jeden już dawno mnie opuścił. Miniaturek błyszczyków z Essence. Ja już je bardzo dawno kupiłam. Fajne takie do torebki. Najbardziej. Pewnie w tamtym denku, jak oglądaliście, pamiętacie, że polecałam Wam świeczki, a dokładnie podgrzewacze. Ja to podtrzymuję. Tu jest kilka, które wypaliłam. Jak mówiłam Wam właśnie w tamtym denku, ja nie lubię świeczek, które bardzo mocno pachną, bo mam dosyć mały pokój, a zawsze mam zamknięte drzwi, więc tu jest bardzo duszno, jak się zapali taką mocną świeczkę. Więc takie podgrzewacze, żeby cokolwiek się paliło, delikatny zapach był, są jak najbardziej ok. Teraz już przejdziemy może do, jak zaczęliśmy o paznokciach, to teraz coś, czymś trzeba je wysuszać i zmywać, więc przejdziemy do zmywaczy i jednego wysuszacza. I mam tutaj z Golden Rose w sprayu właśnie wysuszacz na błyszczacz. I on też fajnie nam nawilża skórki wokół paznokcia. Jest on tylko do zwykłych, standardowych lakierów. On 15 zł chyba kosztuje, coś koło tego. Więc polecam Wam, bo śliczny ma zapach. I starczy też na długo. I mam już kilka. Tutaj mam bardzo popularny ostatnio zmywacz w gąbeczce. Już jest też strasznie zużyty. On kosztował 2,99 chyba, coś takiego. Dalej Be Beauty zmywacz dwufazowy z olejkiem z marakui. Nawilżał skórki, ale nie był... I ten olej, ten zmywacz nie był fajny do zmywania. Nawilżać skórki nawilżał, ale on miał problem duży ze zmywaniem. Zmarnowałam na niego dosyć sporo, żeby zmyć jeden paznokieć. A jeśli miałam chociaż odrobinę brokatu, to była po prostu masakra. W sumie kosztował około 6 zł, ale za tę cenę możecie o wiele lepszy kupić. I właśnie, skoro mowa o wiele lepszych, to mam tutaj dwie propozycje. Pierwsza to jest Simply Beauty. Jest to ślicznie pachnące mleczko. Nigdy w życiu nie widziałam, żeby zmywacz do paznokci tak pięknie pachniał. I tutaj jeszcze chyba jakieś resztki są. Naprawdę jest to mleczko, które o wiele lepiej się sprawdza. Też musicie troszeczkę więcej wziąć, ale już troszeczkę lepiej zmywa niż tamten. Przede wszystkim możecie to kupić, spróbować za zapach. Jak lubicie kokos i wanilię, tak najbardziej polecam. Kolejne jest takie już małe opakowanie na wyjazdy zmywacza z Sensicure. To jest 50 ml i on w naturze kosztuje 5 zł. No, ten akurat nie pachnie, ale zmywa dobrze.
Więc jeśli macie ochotę, to polecam. Teraz już przejdziemy do twarzy i do ciała. I tutaj mam opakowanie po wacikach kosmetycznych, tych takich dużych, z firmy Cien, nie wiem jak to się czyta. 70 sztuk i one świetnie się sprawdzają do zmywania całej twarzy z makijażu. I ja je kupiłam w Lidlu? Chyba w Lidlu. Kolejne już są takie mniejsze do... Ja je używam do oczu i są to z Softino. Coś takiego. 120 sztuk. I teraz mam już może... Już jak zaczęliśmy od twarzy, to teraz mam dla Was coś, co jest super i długo szukałam plastrów na nos, które naprawdę po jednym razie widać efekt, a nie tylko wyrwą włoski. Więc te są najlepsze, jakie znalazłam. Możecie je dostać w Rossmanie i one kosztują około 12 zł. Jest 6 sztuk. Możecie znaleźć takie lub na nos, okolice brody i tutaj czoła. Więc biegnijcie do Rossmana, jeśli potrzebujecie czegoś takiego. Dalej mamy krem z kolastyny i jak zaczęłam stosować ten krem, to naprawdę moja skóra, myślałam, że jest coś nie tak, ponieważ zaczęło mi wychodzić dużo niedoskonałości, nie wiedziałam, co się dzieje, ale to dlatego, że on zaczął działać. I jeśli zaczniecie go stosować, na początku będziecie właśnie mieli tak jak ja i potem z dnia na dzień coraz bardziej zacznie Wam to znikać i te niedoskonałości będą się pojawiały bardzo mniejszych, znacznie mniejszych ilościach, więc polecam Wam też w Rossmanie. I tutaj jak macie napisane matowienie, nawilżanie, kontrola sebum, zwężanie porów, redukcja zaskórników, to redukcję zaskórników zauważyłam, matowienie też i nawilżanie też, ale nie przesadzajmy, że 24 godziny, bo tak nie jest na pewno, ale te trzy efekty zauważyłam, więc polecam Wam. I on kosztował też około 12-10 zł. Kolejny krem jest z ziai i mam od razu próbkę do niego. Jest seria, którą Wam w tamtym denku też polecałam, więc jak widzicie, namiętnie ją stosuję i dla mnie się sprawdza. Jeszcze chciałam spróbować tej pasty, ale to z czasem. Jest bardzo wydajny, niedrogi, kosztuje około 8 zł. Nawilża, super. Dalej coś do mycia i zmywania makijażu. Więc to są dwa produkty, Mixa i Under 20. Under 20 jest to pianka do oczyszczania twarzy. Ona się świetnie sprawdza rano, gdy wstaniemy, jesteśmy zaspani. I ona, nakładając ją, ona nam orzeźwia tą twarz i pobudza nas od razu. Więc polecam Wam i jest bardzo wydajna. Naprawdę jest strasznie wydajna. Ja używając ją codziennie, mam ją na około 2-3 miesiące. Kosztuje 15 zł. Więc polecam Wam. I Mixa, ja ją kupiłam... Go. To jest pewien micelarny. Kupiłam go w promocji za 9 chyba złotych w naturze. Też polecam Wam. Ale mleczko w tamtym denku. Jak widzicie, nadal trzymam się tej serii. Teraz już przechodzimy do produktów, których ceny nie znam. I pierwsze trzy rzeczy widzieliście pewnie w filmie, którym jest. Pierwsze trzy rzeczy, które mogliście widzieć w moim teście, są to produkty z Mary Kay do oczyszczenia twarzy. Jest tu tonik, żel i emulsja. Fajne miniaturki, które po przetestowaniu naprawdę mi się sprawdziły, ale jak patrzyłam, ile taki zestaw kosztuje w cenie regularnej, to uważam, że są tańsze i o wiele lepsze produkty, bo zestaw tych trzech produktów kosztuje około 300,
100 zł. Jest to 50 ml chyba. Albo 150, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Więc musicie się zastanowić porządnie, czy chcecie taki zestaw pełnowymiarowy kupić, czy nie warto poszukać czegoś tańszego. Ale jako przetestowanie sprawdziły mi się super. Dalej mam dwa olejki. Tu jest oliwka po depilacji, a tu jest olejek do ciała, który jest też fajny do mycia pędzli. Wiadomo, że po stosowaniu go musimy dobrze je wypłukać, żeby nie było tu z tego śladu na nich, ale ja go w niewielkich ilościach stosowałam czasami, gdy miałam problem z domyciem pędzli do ciała. Go często nie stosowałam, czasami po depilacji, tak jak tą oliwkę. Nie mówię Wam cen, ponieważ nie pamiętam, a to jest razem z plastrami do depilacji z Joanny. Musicie sobie sprawdzić te dwa produkty. Kolejne dwie rzeczy to już, jak widzicie, przecięte, do końca zużyte. Tu jest punktowy preparat na niedoskonałości z Avonu, który naprawdę polecam Wam, bo mi pomógł i mam kolejną tubkę w swojej kosmetyczce. Też w niewielkich ilościach go stosujemy, ponieważ jeśli nałożycie go za dużo, to on Wam po prostu zaschnie, a jak wiemy, dużo to nie znaczy, że o wiele szybciej Wam pomoże. Więc w małych ilościach starcza na długo, 10 zł kosztuje w Avonie. Kolejna rzecz też z Avonu jest to maska, którą zużyła tak naprawdę moja mama. Ponieważ ja, jak zaczęłam ją stosować, to moja skóra była przeciwna, nie nastawiona. Zaczęła mi piec, zrobiła się czerwona, więc od razu odstawiłam tą maseczkę. Ale mojej mamie sprawdziła, więc może do cery bardziej dojrzałej się sprawdzi. Ostatnia rzecz również z Avonu jest to krem do rąk. On kosztuje też chyba 8 zł, coś takiego. Ostatnie rzeczy, jak widzicie, są to mydełka. Tu są dwa mydełka do rąk do łazienki z Isany. Bardzo lubię te mydełka, są tanie, na długo starczają, ładne mają zapachy, polecam Wam. Tu jest jakieś, mama kupiła, ale brzydki zapach, ale do rąk może być. Więc bardziej Wam polecam te. I tutaj mam mydło do kąpieli z jaj. Śliczny zapach, nawilża. Polecam, niedrogie. I już na koniec są to dwa dezodoranty. Z Issae i Fa. I ja ten używam zawsze w szkole, po WF-ie, przed WF-em. Super zapach i super się sprawdzał, a ten tak na co dzień. Polecam Wam. Jeśli szukacie dobrych antyperspirantów, to spróbujcie te dwa. I to by było tyle na temat dzisiejszego filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji, łapek w górę, komentowania, co Wam się udało zużyć w tym miesiącu przez 2 miesiące. Nie wiem, jaki termin sobie wybierzecie. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!